Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o kotach. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Piegus. I zrozumiesz, że warto być odważnym i nie poddawać się strachowi, który tak naprawdę to ma tylko wielkie oczy. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Hania, jak się woła na kotki? Kiki-kiki! A ja mam pytanie, dlaczego dzisiaj mówimy o kotach? Dlatego, że 17 lutego był Światowy Dzień Kota. A wiecie, że w Japonii jest taka mała wyspa, która się nazywa Aoshima i na tej wyspie jest więcej kotów niż mieszkańców. Czyli mamy dwa koty i jednego mieszkańca? No, można tak powiedzieć. A czy wy wiecie, że o czymś takim jak Dzień Kota to ja się dowiedziałem dopiero w tym roku? Haniu, wiedziałaś o czymś takim, że istnieje Dzień Kota? Nie. Ale skoro istnieją takie dni jak Dzień Babci, Dzień Dziadka, nie wiem, Dzień Picia Soku Pomarańczowego albo Dzień Pączka, no to dlaczego nie Dzień Kota? A wiecie, że pierwszy kot pojawił się 30 milionów lat temu. A ja z tego co pamiętam, to pierwszy kot miał na imię Krętacz. Nie! To był kot z naszego opowiadania, co? To był kot z naszych bajek bajkowisk? Tak. A co sprawia, że koty są tak cudowne i wyjątkowe? Ja nie wiem co... Ja po prostu bardzo lubię na koty patrzeć. Jakoś tak trudno mi się z kotami razem żyje, czasami pogłaskam, ale ja patrzę na koty. Koty są jakieś takie, mi się wydaje, inne niż psy. Pies przyjdzie, przytulę, za uchem podrapie, a z kotem to jest inaczej. Z kotem jest różnie. No, koty lubią swoje ścieżki, tak, Haniu? Tak. Lubią się wygrzewać na słoneczku? No. A ja wiem, co Hania najbardziej lubi z kotami robić. Oglądać je na YouTubie, jak są różnego rodzaju śmieszne scenki, gdzie koty wyczyniają rzeczy, o których się ludziom nie śniło. Jaka jest twoja ulubiona scena? Koty, co utknęły w dziwnych miejscach. A ja najbardziej lubiłam ten kot, co był utkwiony w toalecie. Tak, utknął w toalecie. Tak, to jest niesamowite. Koty naprawdę potrafią utykać. Nie, utykać to można na nogę. Mogą utknąć. Utknąć potrafią utykać. Utykać na nogę i utknąć gdzieś. W różnych ciekawych miejscach, jak zgrzewki wody, taki sześciopak, który jest otoczony takim plastikiem. Widzieliśmy dzisiaj właśnie takiego kota, który w tej zgrzewce utknął. Gdzie jeszcze najczęściej koty utykają? W oknach. Udają, że nic się nie dzieje, że patrzymy, co się dzieje na dworze, a tylna część ciała gdzieś utkwiona w półprzymkniętym oknie i nie może się ruszyć. No tak, ale widzimy, jak nieraz jedzie straż pożarna i robi ijo, jedzie do kota. I gdzie ten kot siedzi? Na drzewie. Na drzewie i nie może zejść wtedy, tak? A wiesz, że kiedyś jakiś kot utknął... Tak, włoży łeb i nie może wyjść, trzeba potem obcinać. Ale one udają zawsze, że nic się nie dzieje. Nie, ja właśnie czekam. Ja tak mi jest wygodnie. Tak. Grube koty mają tendencję do klinowania się na przykład w przejściach tych takich w drzwiach dla psów. Ja jeszcze dzisiaj widziałam takiego bardzo, bardzo śmiesznego kota, który utknął, wiecie w czym? W skarpetce. No, to był chyba kociętak. A my tutaj niedaleko mamy kota, który mieszka w takiej budzie, jak psy mieszkają. Prawda, nasz rudy kot. Umieścimy zdjęcie na Dzieciandii na Instagramie. No, tam są dwa koty. Jeden chłopak, drugi dziewczyna. Tak, no. Ta ruda to jest chłopak. To jest chłopak? Tak. To dobra, jeżeli to jest chłopak, to chcę opowiedzieć właśnie historię o nim. On tak z daleka nas obserwował, tak? Szczególnie jak ja szłam z aparatem. Bo nas nie znał. No, nas nie znał, oczywiście. Jak ja szłam z aparatem i robiłam mu zdjęcia, to on tak się na mnie patrzył i chował. A potem właśnie pięknego dnia to on zobaczył mnie, wszedł na murek, tak pięknie ułożył ogon, głowę wyciągnął do góry
i dał sobie zrobić właśnie to piękne zdjęcie. Naprawdę kiedyś mogłam je pogłaskać tego kota, ale drugiego nie, bo moja psiaczuka naprawdę zna je lepiej i lubiła dziewczynkę. Ona to ciągle złota. Te koty nosi. Tak. No! Nosi te koty, dlatego że jej babcia mieszka koło tych kotów. A ja jeszcze wróciłbym do zdjęcia, które mama zrobiła, że ten kot to jeszcze nic. Jak byliśmy u naszych przyjaciół w domu, to oni mają takich sąsiadów, którzy mają takiego pięknego kota, nie wiem, perskiego czy jakiego, taki puszysty, biały. I mama raz zrobiła mu takie zdjęcie, że po prostu szok. A ten biały, piękny kot i to jest kot sąsiadów Egle. A to też jest ciekawa historia. Hania, co znaczy słowo Egle? Z jakiego kraju, tata? Z Litwy. Hania, co oznacza litewskie imię Egle? Choinka. Eglita w zdrobnieniu. To taka ciekawostka ze świata. Ale oni mają psa. No, oni tak, mają Egle psa, ciasteczko. Psa, ciasteczko, Kuki, a ich sąsiedzi mają właśnie takiego pięknego, białego kota. Z przepięknymi, błękitnymi oczami. No to mamy już dwa zdjęcia. Zdjęcie białego kota i zdjęcie rudego kota, które musimy wam pokazać. A najczęściej spotykane koty to koty szare, tak zwane dachowce. Co to są dachowce? Co to? Dachowce to są te koty, o których my ludzie myślimy, że one latają sobie po dachach najczęściej. Takie szare, w takie paski często ciemniejsze, takie grafitowe. Czy mówisz o mitycznych, czy mówisz o takich, co naprawdę żyją? Mówię o takich, co naprawdę żyją i jest ich naprawdę dużo. To znaczy? Kotów jest bardzo dużo, jest dużo, dużo różnych ras kotów. Tak. A największe? Tygrys bengalski. Nieprawda, nie tygrys bengalski. A kto? Największy dziki kot to tygrys syberyjski, waży 318 kg. To taki mały samochodzik, jak na przykład mały Fiat. A największym kotem domowym jest Maine Coon. To jest kot, który zachowuje się jak pies. Waży 11 kilo. Maine Coony są największymi domowymi kotami, a najmniejszymi, ważącymi no niecałe 2 kg, 1,8 kg, to są koty singapurskie. Takie maleństwa, 1,8, niecałe 2 kg, a Maine Coony prawie 11. A Hania, a ty znasz jeszcze jedną ciekawostkę o kotach? O takim kocie, co poleciał w kosmos. No, on był z Francji, ja to pamiętam. Był kot z Francji. A jak miał ten kot na imię? Felicity. Tak, to była Felicity, a pseudonim to był Astrocat. Ona miała ponoć jakieś chipy wszczepione, kolejne trudne słowo, wszczepione w mózg, które wysyłały impulsy elektryczne na Ziemię. Kot przeżył i kot wrócił na Ziemię i to było w 1963 roku. Wiecie, on jakby miauczą? Do siebie nawzajem? Tylko do ludzi. Tak, koty miauczą tylko do ludzi, a do siebie to tak syczą, wydają takie dziwne dźwięki. Tak, to jest naprawdę koci język. A wiecie, co ja jeszcze lubię? Kocie języczki, ale to są czekoladki. Wracając do dźwięków, to ponoć koty potrafią wydawać z siebie około 100 różnych dźwięków. I właśnie, jeżeli chcą zakomunikować coś człowiekowi, to raczej będą do nich miauczeć. A ja mam inne pytanie, bo wiem, że u psów dominującym zmysłem jest węch. One nosem wszystko czują. A jak jest z kotami? Ktoś może wie? Myślę, że u kotów to jest raczej ten dźwięk, bo one mają bardzo wrażliwy słuch i potrafią nawet od 10 do 15 minut wyczuć nadchodzące trzęsienie ziemi. Właściciele kotów często mówią, że koty wyczuwają, gdzie ich coś boli, ludzi boli i na te miejsca przychodzą, kładą się albo wylizują na przykład, jak jest jakaś ranka. No to też jest inna historia tutaj ponoć. Jest tak, że koty bardzo lubią ciepło. No to wiemy o tym, że lubią wylegiwać się na słoneczku, ale wieczorem, jak ich człowiek już zalega na sofie albo w łóżku, to koty przychodzą i przytulają się albo to do głowy, albo do brzuszka, czyli do miejsc, które u człowieka są najcieplejsze, ponieważ uwielbiają ciepło. Ja chciałam zadać pytanie, czy to jest bezpieczne spać ze kotami? A to różnie tutaj bywa, to zależy. No koty zostawiają swoją sierść na pościeli, czasami jak idą do kuwety, no to zrobią tam siku albo kubkę i potem przychodzą i tak cię po ryjku. Koty są też naprawdę szybkimi biegaczami. Szybkimi, ale... A ile biega? Jak biegają szybko? Tak, żeby złapać mysz. 50 km na godzinę. Ale tak. Są koty, które potrafią biegać znacznie szybciej. Jaki kot jest najszybszy na świecie? Gepard. Gepard? Albo są dzikie koty.
No ja nie wiem, czy te 50 km na godzinę to jest w stosunku do domowego kota, czy tak ogólnie nawet właśnie do takich dzikich kotów, ale ponoć najszybszy człowiek na świecie to potrafi biec 45 km na godzinę, czyli o te 5 km kot jest szybszy. Jakby człowiek mógł biegać na czterech łapach, to biegałby szybciej. No fakt, może. A wiecie, że czarne koty przynoszą nieszczęście? To nieprawda. No jak nieprawda? Zawsze przynosiły mi dużo szczęścia. Ja sobie tak wmawiałem, że tak było. Z Japonii mówią, że czarny kot to jest dobry znak. Tak, we wszystkich praktycznie krajach azjatyckich, właśnie też między innymi w Japonii, a nawet i we Francji, koty czarne przynoszą szczęście. A coś wam jeszcze powiem. W pewnej części Anglii czarne koty są mile widziane jako prezent na ślub. Jeśli chodzi o Anglię, to muszę wam powiedzieć, że tam są takie koty, chyba się mówi, że to są brytyjskie, no nawet nie znam nazwy, które mają taki piękny, taki głęboki, granatowy kolor, tak, maść. Takie niebieskawe są, ale są, to chyba są też koty brytyjskie, bo one mają takie proste uszy, a taka druga odmiana, ale to musiałabym sprawdzić dokładnie, ale to są chyba koty brytyjskie. Mają takie uszka oklapnięte i tak mają cały czas, takie oklapnięte uszka. Koty lubią dominować. Na przykład, jeżeli kot idzie do swojej kuwety, do swojej toalety i tam zrobi na przykład kubkę i tej kubki nie zakopie, tylko ją tak zostawi, to znaczy, że on daje nam znać, że to ja tutaj rządzę w tym domu i ja tutaj jestem panem. Jeżeli ktokolwiek z was ma kota, to się głęboko myli. To kot ma was. Ja uważam, że my i koty, czyli ludzie i koty, jesteśmy bardzo do siebie podobni. I naukowcy odkryli, że mózg koci jest bardzo podobny do mózgu człowieka. Czyli rozumiem, że my ludzie i koty jesteśmy bardzo podobni emocjonalnie do siebie. Dokładnie, te emocje są bardzo podobne, te nasze mózgi wytwarzają podobne emocje. A wiecie, że koty potrafią być praworęczne i leworęczne? To znaczy prawołapowe i lewołapowe? Nie, nie miałem pojęcia. Kocice są prawo, a kocury są lewo. Jakoś tak. To znaczy, że w której ręce trzymają długopis, jak piszą? O, to zależy. Koty są naprawdę bardzo inteligentne. Mówi się o tym, że koty mają w swojej głowie GPS-a, bo nawet jak się zgubią, to potrafią wrócić do swojego domu. Może to trochę potrwać, ale w końcu wracają. A właśnie, bo kotom jest łatwiej do domu wrócić, bo podobno koty nie przyzwyczajają się do ludzi, tylko do miejsc. Ale to nie wiem, czy to prawda. Nie mam pojęcia. Wiem, że ponoć koty rozróżniają głos swojego i barwę głosu swojego właściciela. O, był taki fajny film, 9 żyć, czy jakoś tak, pamiętacie? Tata zamienił się w kota. To było Jak zostać kotem. A może tak, Jak zostać kotem. A, ja pamiętam ten film, takim, nie pamiętam imienia tego aktora i on... Zamienił się w kota. Tak, tak, on jakoś zamienił się w kota. I coś swoją, dzieci swoje poznawał. Tak, musiał swoje dzieci poznać. Bardzo piękny film, końcówka jest przepiękna, dużo się płacze, także bardzo, bardzo polecamy. A mówiąc o kotkach, może powiemy o bajkach. Koty dominują w bajkach, jest ich bardzo dużo, właśnie kot Filemon i przygody Bonifacego. Najsłynniejszym kotem chyba jest kot w butach. Mamy też Klakiera ze Smurfów, Garfielda, mamy kota czarnego, który się nazywa Salem z Czarownicy Sabriny. Jest, jest, pamiętam. Tak, mamy Toma, który ciągle gonił małą myszkę Jerry. Tak? No. Tak. Mamy Rademenesa. Właśnie Rademenesa z Siedmiu Życzeń. To jest, chyba tego filmu jeszcze nie oglądałaś. Ale jeszcze mamy jeszcze tego kotka, o którym taki mały ptaszek kanarek mówi. Zdaje się, że widziałem koteczka. O tak, na pewno widziałem koteczka. Mały, śliczny kotecek. Mówisz Tweety. O Sylwestrze. No, Tweety. A kot się nazywa Sylwester. Kot to Sylwester, a i co robi z nim babcia zawsze? Tweety. Leje po łbie, bo chce zjeść kanarkę. Bum, bum, bum. Wiesz, że czasem ma przyjaciela? Kto, Sylwester czy Tweety? Sylwester. Ale kotka drugiego. No. A tak, chyba tego małego, tak? No nie wiem, nie pamiętam. Jak się nazywa kot myszki Miki? Figaro. Tak. A kot złej matki macochy Kopciuszka? Lucyfer. Lucyfer! Lucyfer. A jaki jest najsłynniejszy angielski kot? Ten jak kubek się nazywa. Nie. Simon. Nie. A jak? Czesie kat. Czesie! Alicja w Krainie Czarów, kot z Czesze. Alicja w Krainie Czarów.
Przyznam się, że nie wiem, czy w Polsce MOG jest dostępna ta książeczka. Muszę to sprawdzić. Przygody kota Moga. Jest taka piękna reklama. Link do tej reklamy umieścimy pod podcastem. Jest to reklama chyba sprzed 2 lat. W Anglii duże sklepy co roku wydają swoje reklamy świąteczne. I te reklamy zdobywają różnego rodzaju nagrody. I ta reklama właśnie sklepu, który nazywa się Sainsbury, 2 lata temu wygrała główną nagrodę na reklamę świąteczną. Tak, tak. To jest taki przekomiczny, krótki film. Tak, przekomiczny, krótki film. Kończy się dobrze, choć nie wszystko się... To znaczy tak, kończy się miłością. Może nie tyle dobrze, co miłością. Tak, kończy się ogromną miłością. A jak ten kot się nazywa, Hania? Ja chcę powiedzieć, że naprawdę tytuł to naprawdę chciał powiedzieć, że święta to jest, żeby robić z wszystkimi. Żeby cała rodzina razem. Tak. No i też inni ludzie. Mog jest takim głupiutkim kotkiem, tak? Każdy sobie zobaczy i każdy sobie popłacze na tej reklamie, bo naprawdę jest wzruszająca. Kolejnym kotem, którego poznaliśmy, to jest Simon Cat. Simon Cat. Ania się nie mogła doczekać, co? I naprawdę mam jeszcze... Książeczkę? No, taką grubą książeczkę. Z rysunkami. No, i naprawdę są prześmieszne. Ale tak samo jak filmy są śmieszne. No. Simon Cat ma swój kanał na YouTubie, ma swoją stronę internetową, na której można nawet za darmo ściągnąć różnego rodzaju kolorowanki. Jeżeli chcemy coś więcej, to tam trzeba płacić subskrypcję. Simon Cat jest takim czarującym, acz trochę psotliwym kotkiem. I Simon mieszka ze swoim właścicielem, tak? No, Simon to jest naprawdę prawdziwy i ma naprawdę 2 koty, co naprawdę użyje. A ten rysownik? No. Tak, bo to jest osoba, która mieszka z kotami i on nawet wykorzystuje w swoich filmikach prawdziwe odgłosy swoich kotów. Wow. I wszystkie te filmiki to jest bardzo dobra, taka, jak chcecie mieć kota i coś się w ogóle dowiedzieć o kotach, to jest taka baza danych na temat kotów, bo to, co się dzieje w tych kreskówkach, w tych bajeczkach krótkich, to są prawdziwe życiowe historie. No? Koty jakie są, wszyscy wiemy. Oj, wiemy. Wiemy. Wiemy! Potrafią utykać w różnych miejscach, a szczególnie podczas świąt na choinkach, albo no, różne rzeczy robią z tymi choinkami. Ha! Ale koty uwielbiają drzemki. Wiedziałaś, Haniu, że potrafią spać nawet 15 godzin na dobę? No, ale w zimie to mogą cały dzień. W zimie śpią bardzo, bardzo długo i śpią tam, gdzie jest ciepło, czyli na oknie, gdzie jest słońce lub przy kaloryferach. Bo... Ale w zimie to naprawdę cały dzień. Bo koty to szanują swoje życie. Kochają. Czasem jakby może zarządzą za bardzo, to jakby ty jesteś jakby służącym tego kota. To jest naprawdę dziwne. No dziwne, dziwne. No czasami tak i potem nie można sobie dać rady z takim Ale kotki, z tego co wiem, to też kochają swoich właścicieli. Bardzo. I w jaki sposób to okazują? Są grzeczne. Miałceniem. Są grzeczne. Przychodzą na kolanka i bardzo często przynoszą nam prezenty. Mam nadzieję, że nie myszki bardzo złapane. Bardzo różne myszki. Ostatnio moja koleżanka w pracy, która ma właśnie brytyjskiego kota, mówiła mi, że jej kotka, ponieważ zmienili mieszkanie z mieszkania na dom z ogrodem i ten kot tak, zaczęli go trochę puszczać na ogród i ten kot przynosi właśnie dżdżownice. Ptaki? No ptaka jeszcze nie przyniósł, ale przynosi ostatnio te ślimaki bez skorupki. I w ten sposób właśnie ponoć koty mówią, że nas kochają. Ale to jest troszkę obrzydliwe. No i do tych wszystkich opowieści o kotkach również i my postanowiliśmy dorzucić swoją cegiełkę. I zapraszamy na bajkowisko. Pod tytułem... Piegus. Piegus, choć wówczas nosił inne imię, był najmłodszym kociakiem. Starsi byli nie tylko jego 2 bracia, ale i siostra. Nie miało to oczywiście żadnego znaczenia, gdyż mama urodziła ich wszystkich w bardzo krótkich odstępach czasu. Ciążę zaś przeszła dość ciężko. Całe szczęście jednak miała oparcie w najbliższej rodzinie. Pomagały babcie, dziadkowie, siostry, bracia, kuzynki i kuzyni. A przede wszystkim zawsze mogła polegać na swoim mężu. Młody tata zaś pęczniał z dumy, gdy na świat przyszły 3 kocury i 1 kotka. To było święto dla całej niewielkiej wioski, w której mieszkali.
Nie często aż 4 kociaki przychodzą na świat. Nawet okoliczny lord przyjechał wraz ze swoją świtą, by pogratulować rodzicom. Wręczył im również okolicznościowy podarunek, ręcznie robione i haftowane specjalnie przez córki lorda czepki na głowę. A później wszyscy się bawili. No, może poza samymi rodzicami i ich dziećmi, gdyż byli bardzo zmęczeni, a kociakom należał się porządny sen. Piegus dorastał w bardzo szczęśliwym otoczeniu. Dopiero po jakimś czasie wieczory zaczęły robić się dość niepokojące, gdy rodzice i dziadkowie rozmawiali przy świetle świec. Do uszu maluchów dochodziły dziwne słowa o wrogiej armii, o jakimś wężowym królu, o ciężkiej doli tych, co przeżyli. Ale co mieli przeżyć, to tego nie wiedział. I pewnego dnia spytał o to wszystko mamę. Ta spojrzała na synka z wielką miłością, ale i troską w oczach i powiedziała: nie martw się, synku, wszystko będzie dobrze, nic się nie dzieje. A jednak działo się. Radosna niegdyś wioska zrobiła się cicha. Dorośli zaś, bardzo skupieni, rozmawiali o czymś po cichu. Niedługo potem zbudowano wokół wioski palisadę otoczoną rowem. Lord zaś przysłał posłańca, iż w razie niebezpieczeństwa wszyscy mieszkańcy wioski znajdą miejsce w zamku, gdzie stacjonował oddział strażników. Dzieci przestały dokazywać. W rozmowach opowiadały sobie o jakiejś ogromnej armii węży, która pustoszy wszystkie królestwa. Na jej czele stoi wężowy król. Nie jest on zwykłym wężem, to kłębowisko węży, które tak się zaplątało, że stało się kreaturą o ciele 100 węży. Ponoć nigdy nie wiadomo skąd dobywają się dźwięki w języku węży. I przewożony jest na specjalnym podwyższeniu, które spoczywa na ogromnych wozach ciągnionych przez podbite ludy. Aż którejś nocy wybuchło zamieszanie. Na nic zdała się palisada, na nic wszelkie środki zaradcze. Mama szybko chwyciła Piegusa i schowała go do ziemianki obok domu, zamaskowanej konarem ściętego drzewa. Jego rodzeństwo gdzieś w zamieszaniu zniknęło. Siedział cicho pod ziemią, w ciemnościach, nie ruszał się. Starał się nawet nie oddychać. Słyszał tylko ogromny rumor, biegi przerażonych mieszkańców wioski, bardzo dużo różnych syków i pisków. Słyszał trzaskający ogień. Jeszcze nigdy tak się nie bał. W ogóle nie bał się jeszcze nigdy. Aż do tego momentu. A później wszystko umilkło. Nie miał jednak odwagi, by wyjść na zewnątrz. Nie wiedział, czy może. A że zrobiło się cicho i spokojnie, to zasnął. Obudził go mrok i chłód. Po chwili przypomniał sobie wydarzenia ostatniej nocy. Nasłuchiwał. Nic się nie działo. Cisza. Powoli uchylił zamaskowane drzwi od ziemianki. Uderzył go zapach spalenizny. Domu nie było. Zresztą nie tylko jego rodzinnej chałupy, ale w ogóle nie ostał się żaden dom. Wszystkie spłonęły. Spłonęła również palisada. Została jedynie wypalona ziemia. Nawet konar drzewa, pod którym siedział cały, był osmalony. I nie było nikogo, ani jednego kota. Wszystkie zniknęły. Strach w maleńkim kotku rósł z każdą chwilą. Został sam. Udał się więc w stronę siedziby lorda. Dochodząc najpierw, poczuł zapach spalonego drewna, a później dojrzał zgliszcza spalonego zamku. Nawet kamień nie wytrzymał nawały wężowej armii. Piegus usiadł i zapłakał, a później ruszył w drogę. Od tego czasu błąkał się po różnych królestwach, zarówno wolnych kotów, jak i już podbitych. I z każdym miesiącem liczba tych pierwszych malała, a liczba tych drugich rosła. Żył życiem gościńca. Nauczył się ukrywać, zdobywać żywność. Nauczył się niełatwej sztuki przetrwania w tych ciężkich czasach. Strach stał się jego jedynym kompanem. Dzięki niemu nie czuł się nigdy samotny. Za to zawsze czujny i gotowy do obrony. Częściej zaś do ucieczki. I coraz bardziej unikał innych kotów. Dziczał. Żył tylko po to, aby przetrwać. Inni go nie interesowali. Liczył się tylko on. A gdy tylko słyszał pogłoski o wężowej armii, uciekał głęboko w dzikie lasy i tam się chował. I tak żył coraz częściej, głęboko w lesie, głęboko w sobie samym. Aż pewnego razu usłyszał ciche kwilenie. W zasadzie to nawet nie ruszyłby się ze swojej ciemnej nory, gdyby nie to, iż takiego dźwięku nie słyszał jeszcze nigdy w życiu.
a znał wszystkie dźwięki tego świata. Tak mu się przynajmniej wydawało. Powoli, tak cicho i delikatnie, jak tylko dziki kot potrafi, wyszedł na zewnątrz, przymknął oczy, wciągnął powietrze, nastawił uszy. Poczuł nieznany zapach i jakiś taki jęk. Ostrożnie ruszył w stronę, z której dochodziły te wszystkie doznania i zobaczył, jak na linie zawieszonej na drzewie zwisa jakaś dziwna istota. To nie był ani kot, ani wąż. To znaczy, to mógłby być kot. Miał cztery łapy, ale nie miał futra, a przednie łapy były inne niż tylne. Zaś na jednej z tych tylnych zaplątana była mocna, cienka linka. Ta dziwna istota złapała się w pułapkę, jaką węże zastawiają na ukrywające się koty. Piegus zaś nie wiedział, co powinien teraz zrobić. Nie rozumiał, dlaczego w ogóle przyszedł zobaczyć to coś zwisające z drzewa. Nie pierwszy i nie ostatni kot tak skończył swój żywot zwierzęcia wolnego, albo raczej zaszczutego i ukrywającego się. Kot stał w cieniu rzucanym przez drzewa i patrzył na to dziwne, poddające się już stworzenie. I nagle dostrzegł jego dziwne oczy. Były okrągłe. To nie były piękne kocie oczy. One były zupełnie inne. Zamknął oczy. Wciągnął powietrze. Cisza. To znaczy, poza cichym kwileniem rannego stworzenia była cisza. Węży na pewno nie było w pobliżu. Nikogo innego również. Powoli, krok za krokiem, ruszył w stronę uwięzionej ofiary. Podszedł do drzewa, do którego przywiązana była lina. Wskoczył na nie, doszedł do gałęzi i zaczął ciąć tę linę swoimi ostrymi pazurami. W końcu puściła, a przywiązane do niej stworzenie głucho uderzyło w ziemię. Zwinnym ruchem zszedł na dół. Zaczął rozmyślać. Po co to zrobił? Po co pomógł temu dziwnemu stworzeniu? Przecież tyle zostawił śladów. Węże zaczną go szukać w tej okolicy. Będzie musiał się wynieść. Węże go złapią i strach ścisnął mu żołądek. I w tym momencie usłyszał jęk. Istota spojrzała na swojego wybawcę i jakoś tak dziwnie uśmiechnęła się. Piegus nie odpowiedział. Wziął linę, owinął wokół stworzenia i zaczął ciągnąć. Nie dał rady. Po chwili jednak ta dziwna istota stanęła na dwóch nogach. Na dwóch! Nigdy nie widział czegoś takiego. Piegus odwrócił się i zaczął iść w stronę swojej nory. Stworzenie, kuśtykając, poszło za nim i spędzili ze sobą kilka dni. Kocur dowiedział się wówczas, iż istota jest człowiekiem z innego świata. Nie do końca to rozumiał, ale przyjął to do wiadomości. Trochę się jednak gubił w opowieści przybysza, gdyż ten często podkreślał też, że jest opowiadaczem. Faktycznie opowiadał dużo, głównie o świecie, do którego musi wrócić. Świecie, gdzie węże nie zagrażają innym w takim stopniu jak tutaj. Chcąc odwdzięczyć się swojemu wybawcy, ów opowiadacz zaproponował, że zabierze kota ze sobą, a tam będzie bezpieczny. Piegus bał się strasznie, ale zgodził się. W dziwny sposób znalazł się w zupełnie innym miejscu, gdzie tego człowieka powitały dwa niezwykłe koty, Hati i Ksi. Były bardzo zwyczajne w wyglądzie i bardzo niezwykłe gdzieś tam w środku. Nic dziwnego, gdyż tak właśnie mają koty księżycowe. Nowy świat bardzo się Piegusowi spodobał. Nie został jednak z opowiadaczem. Cóż, w jego domu mieszkały nie tylko dwa koty, ale i inna kobieta, która również była opowiadaczką, w dodatku żoną tego, którego nasz kot uratował. Za dużo istot w jednym miejscu. Poszedł więc Piegus w świat. Nie, żeby gdzieś daleko. Upodobał sobie okoliczny las. Czasami tylko przychodził do miasta. I zdarzyło się, że przechodząc obok jednego z domów, graniczącego z polem dzikich wrzosów, usłyszał znajomy dźwięk. Zbyt znajomy. To był wąż, ale nie taki zwykły wąż z naszego świata. Te poznał już i wiedział, że ten jest spokrewniony z wężowym królem. Albo też pochodzi z jego armii. A to by znaczyło, że odnalazł jakąś drogę pomiędzy światami. Nie była to dobra wiadomość. Powoli, cichutko zbliżył się do ogrodzenia, wskoczył na płot i spojrzał w dół.
w cieniu rozłożystego drzewa, dającego wspaniały cień na pięknie przystrzyżonej zielonej trawie, leżał kraciasty kocyk. Na nim zaś leżał mały, kilkumiesięczny ludzki bobas. Uśmiechał się i machał w powietrze rączkami i nóżkami. Mama stała kilka metrów dalej i mówiła coś do ojca dziecka. Oboje bardzo byli rozbawieni. A po trawie, w stronę malca, sunął wąż, ubrany w maskujący kombinezon gwardii króla węża, którego nikt nie widział. Nikt poza Piegusem, który nie miał najmniejszej wątpliwości, że ten wąż pochodzi ze świata, gdzie król wąż terroryzuje koty. I nasz kot wiedział, że dziecku na kocyku zagraża niebezpieczeństwo. W momencie, w którym strach zaczął paraliżować ciało kota, maleńki chłopczyk odwrócił głowę w stronę Piegusa i spojrzał na niego pięknymi, ludzkimi oczami o kolorze nieba w słoneczne popołudnie. Kot poczuł, że coś rozrywa się gdzieś w środku niego i w jednej chwili skoczył, bez cienia strachu. Wylądował na grzbiecie węża i zaatakował go pazurami i kłami. Walka była zacięta. Wąż wił się i próbował owinąć wokół kota. Kot zaś odskakiwał i przybliżał się. Za każdym razem uderzał pazurem, aż nagle wąż odwrócił głowę od kota, który wówczas rzucił się, by atakować. I w pewnym momencie wąż przestał się ruszać. Piegus odskoczył, by z odległości zobaczyć, co się stało. Okazało się, że mężczyzna zajął się wężem z drugiej strony i korzystając z ataku kota, pozbawił go życia, ratując w ten sposób swojego synka. Ten zaś znajdował się już w bezpiecznych ramionach mamy, tulącej go do siebie mocno. Tak Piegus znalazł swoją rodzinę i swoje nowe imię. Jad z węża opryskał bowiem jego pyszczek, zostawiając na nim charakterystyczne kropki. I ludzie nazwali go Piegusem, a on nosił je dumnie na twarzy. To był znak, że przestał się bać. Rodzina chłopca z wdzięcznością zaprosiła go do swojego domu i pokochali go. Kot zaś odwdzięczył im się tym samym. Czasami leżał całymi dniami pod swoim nowym domem, czasami znikał. Odwiedzał również opowiadacza. Pewnego razu poprosił go o pomoc w odwiedzeniu swojego starego świata. Poszli w piątkę. Piegus, małżeństwo opowiadaczy oraz dwa księżycowe koty. W tamtym świecie stworzyli armię z niedobitków kotów i w końcu pokonali armię wężowego króla, ale to już zupełnie inna historia. Zaś po zwycięskiej wojnie obwołano Piegusa lordem obrońcą. On jednak nie przyjął władzy, lecz wrócił ze swymi przyjaciółmi do ludzkiego świata, gdzie żyła jego człowiecza rodzina. I tak sobie żyje do dziś, wygrzewając się na słonku. Czasami odwiedza inne zwierzęta. Zdarza się, że opowiada im o jakichś wojnach, które musiały być toczone w jakichś zamierzchłych czasach, gdyż walczą w nich armie kotów i wężów. I cały czas powtarza, że ani na tym, ani na żadnym z innych światów nie ma się czego bać. Podkreśla wtedy, że strach to ma tylko wielkie oczy i zwykle siedzi w naszej głowie, zaś siła drzemie w grupie. A zwierzątka, którego słuchają, tylko kiwają głową na znak, że się z tym zgadzają, nawet jeśli jednak troszkę czasami się boją. Jedno tylko nie daje im spokoju. O co Piegusowi chodzi z tymi innymi światami? Przecież wszyscy wiedzą, że jest tylko jeden. Są jednak i takie zwierzęta, które doskonale wiedzą, że światów jest znacznie więcej. I także uśmiechają się, kiwając głowami na potwierdzenie, że Piegus wie, co mówi. I tak doszliśmy do zakończenia dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to łapka w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej.
I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec.